I mówię temu celnikowi, ty mi sam sprawdzałeś te paszporty, nic, nie dociera po prostu. Wszyscy się zbiegli, kurczę, przyleciał kierownik, czy tam jakiś ich przełożony, wiecie, no afera nie z tej ziemi po prostu. Zabrał te nasze paszporty, postawił nas pod ścianą. Jesteśmy na granicy, ale chyba nie na tej, co potrzeba. Niedźwiedź poszedł się zapytać, ale wygląda na to, że to jest tylko przejście cargo i nas nie przepuszczą i musimy jechać na inne przejście. Wiecie co, no właśnie to problem jest, że na mapach nie jest zaznaczone, jakie przejście jest. Jakie przejście, które przejście jest otwarte, a które jest zamknięte. Poczekaj, zaraz on mi powie. No i co? Puszczą nas? Nie wiem. Może. Aha, może nas puszczą. Paszporty chcę zobaczyć. No okej, okay. No to zobaczymy. Dzwonił do szefa i chcę paszporty. Okej. Okay. Może wpuszczą. Trochę spowodowaliśmy tutaj zamieszanie. Widać, że tu się dużo nie dzieje na tej granicy. I ten celnik zadzwonił do swojego przełożonego i kazał przynieść paszporty i powiedział, że zobaczymy. Tak więc jakoś tak śmiesznie. Nie będę oczywiście tam nagrywać. No, wiadomo. Szukaj sadachlo, bordę. No dobra, no to lipa niestety. Musimy jechać na inne przejście graniczne. Droga do tego klasztoru, taka jakaś, że tak powiem, dziwna. Postanowiliśmy zostawić samochód na dole i po prostu lecimy z buta. Nie wiemy dokładnie, która to jest, bo już po raz kolejny mapy niedokładnie pokazują. Albo pokazują, żeby wjechać w jakąś drogę, co normalnie jest wjazd do kogoś do domu. Bo ja już widzę klasztor tam. Ale musimy teraz znaleźć, jak do niego dojść. No i po raz kolejny okazuje się, że jest piękna asfaltowa droga, a nas nawigacja prowadzi jakimiś normalnie kanałami, ja nie wiem. Jakieś mamy złe ustawienia czy coś, czy może nie mam pojęcia. No ale jest. Jak wjechaliśmy do Armenii, to minęliśmy ten klasztor, bo po prostu był trochę nie po drodze. No, znaczy, były dwie atrakcje tak jakby równolegle i trzeba było coś wybrać i obstawiłam na inne miejsce. Natomiast teraz jadąc tą samą drogą w drugą stronę postanowiliśmy tutaj zajechać i to była bardzo dobra decyzja. Przepiękne miejsce, naprawdę bardzo klimatyczne, spokojnie, w malutkiej wsi. Nie ma dużo turystów, chociaż jest to bardzo popularne miejsce, więc może momentami tych turystów pewnie jest więcej niż teraz, gdzie jesteśmy późnym popołudniem już pod koniec dnia, w jakiś zwykły dzień roboczy. Pięknie po prostu. Ja uwielbiam takie miejsca, polecam. Zaświecił mi tutaj światło w drugiej tablicy.
można zobaczyć przepiękne, stare, stare freski. Tam w tym krzyżu w środku jest malutki fragment krzyża, na którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus. I jest to oczywiście najważniejsza relikwia. Tutaj znajdują się groby carów. Cała dynastia. Tak. Caryca Tamara. Niesamowita historia. Uwielbiam takie miejsca, gdzie po prostu te kamienie, jakby mogły mówić, to powiedziałyby nam niesamowite historie. Pan, który opiekuje się tutaj tym miejscem, jest przesympatyczny i trochę wam poopowiada. Jeżeli wasz rosyjski jest lepszy niż mój, to nawet zrozumiecie. Ja tam piąte przez dziesiąte coś zrozumiałam. Ale można oczywiście o historii tego cudownego miejsca poczytać. Ale jak ktoś opowiada, to jest zupełnie inaczej. Pela jak zwykle szaleje, po prostu wariatka. Pan też ma psa, zaraz zobaczymy. O, super. О, глаза. Сибирский хаски. Сибирский, натурал хаски. А ты котик. Супер. У вас дома? Ага. О, пан в дому ма. Видите, завше псяжи се с псяжами се завше всюду споткают. Ну, добра. Конец зведания. Мусим ехать и знать себе какие-то места для спания.
przekraczanie granic jest jakieś strasznie stresujące, słuchajcie, i zawsze chcą czegoś, czego nie masz, a nie sprawdzają to, czego masz. I ja tutaj przeszłam już teraz drugi raz, przekraczamy tą samą granicę, to trochę człowiek jest bardziej zorientowany, więc ja jako pasażer muszę wyjść i przechodzę przez inne pomieszczenia, a samochód i niedźwiedź przyjeżdża przez inne bramki. I ja podchodzę do pierwszego okienka, a on się mnie pyta, maszyna, jakieś tam zadaje mi pytania, co ja nie mam zielonego pojęcia, o co on chce. No w końcu ja przechodzę przejściem dla pasażerów, a nie tam samochód jest i tam się pytaj ta o maszynę. Bez sensu. W ogóle nikt nie sprawdzał, tutaj trzeba wypełnić taką... Chodź, kurwa, bo to jest twoja karta. Czy moją kartę muszę iść. Fiu, jakie emocje, normalnie po prostu nie mogę, niedźwiedź się zdenerwował trochę na tej granicy, bo jak żeśmy wyjeżdżali z Gruzji, to okazało się, że wyjeżdżamy o jeden dzień za późno, chodzi o ubezpieczenie, my mieliśmy ubezpieczenie i byliśmy pewni, że jeszcze w ten dzień to ubezpieczenie jest aktualne na samochód, tak, ubezpieczenie na samochód, ale okazało się, że nie, że to już ten dzień nie był, to tamten, czyli za ten jeden dzień nie mieliśmy ubezpieczenia i za to jest kara 100 lari, czyli około jakieś tam plus minus 20 euro, to jakieś grosze, to nie chodzi o te pieniądze, ale tego nie można było zapłacić wtedy, tylko dopiero jak będziesz ponownie wjeżdżać do Gruzji. Nie wiem, co to za dziwne przepisy, no ale dobra, takie mają przepisy, więc my żeśmy wiedzieli, że będziemy ponownie wjeżdżać do Gruzji, nie myśleliśmy, że tak szybko, ale wiedzieliśmy, że będziemy wjeżdżać. I teraz jak żeśmy byli, to tak jak wspomniałam, tam ja przechodzę przez osobne okienka, on przechodzi przez osobne okienka i jak on przejechał przez te wszystkie swoje okienka, to kazali mu zapłacić i ta kasa była w tym miejscu, gdzie jest to przejście dla pasażerów. Więc on poszedł tam, żeby zapłacić. Poszedł i za chwilę wrócił, bo mówi, babeczka potrzebuje mnie, bo karta jest na mnie. I tą, którą używamy, my używamy kartę Revolt, my jesteśmy zadowoleni. I on poszedł, więc ja też musiałam iść, no więc poszłam, ale żeby dojść do tego okienka, do tej kasy, gdzie trzeba płacić, to tam trzeba przejść z powrotem przez to okienko paszportowe, tylko no jakby cofnąć się przez okienko paszportowe. I ja mówię, ty słuchaj, no znowu, jak to te paszporty mamy znowu pokazywać i czy jak? No i my żeśmy po prostu przeszli, bo tam akurat byli ludzie, których tam obsługiwali, i żeśmy przeszli przez te okienka i jaka afera, że my próbujemy przejść przez te okienka bez pokazania paszportów i mówię temu celnikowi, ty mi sam sprawdzałeś te paszporty, nic, nie dociera po prostu, wszyscy się zbiegli, kurczę, przyleciał kierownik czy tam jakiś ich przełożony, wiecie, no afera nie z tej ziemi po prostu, zabrał te nasze paszporty, postawił nas pod ścianą, i po prostu poleciał tam sprawdzać, no jak byk, pieczątki są wbite, no to co, sami żeśmy sobie wbili te pieczątki? Nie no, koniec świata po prostu, ja nie wiem, z jakiej gliny lepią tych celników po prostu, ale wszędzie na świecie, prawie wszędzie, celnicy to jakieś dziwne stworzenia są i po prostu tworzą jakieś dziwne ten, no oczywiście co, no posprawdzali co mieli do sprawdzania, nie? No, pofochali sobie, pofochali i no i nas puścili. Bez sensu. Jest Gruzja, muszą być krowy. Thank you.
wiecie, ile żeśmy prania nazbierali. Dobra. Weź psa. Nie, bo ja chcę wziąć i to nastawić. A wtedy wyjdziesz z nią. Pójdziemy do ulicy. Poczekaj. Dawaj. Załadowaliśmy dwie takie pralki po 18 kilo. Nasz rekord życiowy. Pani poszła rozmienić nam pieniądze. I się zaczubił. Jeszcze mi bardziej obłachali. To wiesz, tak dostaje. Ona pierwsza. Zobaczcie, jaki ogromny jest. I to jest standard, bo pani pytała się, czy chcemy małe, średnie czy duże. I no, wzięliśmy średnie. Przepyszny. Zawsze pierwszy dzień w danym kraju to taki dzień gospodarczy. Bo musimy ogarnąć kartę SIM, trzeba mieć internet, ubezpieczenie na samochód, bo czasem kupujemy na granicy, ale na przykład teraz przekraczaliśmy granicę i tam nie było po prostu... Dzień dobry. Tam nie było żadnych okienek, gdzie można było to ubezpieczenie kupić, więc trzeba po prostu tutaj już w mieście poszukać. I teraz jak ja zajmuję się praniem, to niedźwiedź właśnie poszedł ogarnąć ubezpieczenie. I potem musimy zrobić zakupy, trzeba było coś zjeść i takie tam różne po prostu przyziemne sprawy. Jestem sama, to trochę mogę tu maskę odsłonić, bo strasznie tutaj pilnuję akurat. Bardzo fajna jest ta prania w Tbilisi, bardzo lubimy to miejsce, bo jest tanio i dobrze. Tak? Są pralki o różnych rozmiarach i za tą 18-kilową pralkę płacimy 12 lari, czyli to jest około 15 zł za 18 kilo. I za suszenie, tutaj teraz sobie nałożyłam do suszenia, to dosłownie parę lari kosztuje wysuszenie, więc jest super, super tanio. Celem naszego podróżowania nie jest tak po prostu tylko zwiedzanie. To robimy jakby mimochodem. My przede wszystkim szukamy nowego miejsca na ziemi. I słuchajcie, poznaliśmy w Gruzji tutaj ludzi, którzy tak jak my podróżowali i postanowili się tutaj osiedlić. I dla nas to oczywiście no, jest... bardzo, bardzo interesujące, dlaczego, co ile kosztuje, co można kupić. I przyjechaliśmy tutaj pooglądać ten ich nowy dom. Dom faktycznie jest nowy, a wygląda jak stary. Ktoś zaczął budowę i jej nie skończył. I oni ten nieukończony dom kupili za 20 tysięcy dolarów. Jest bardzo dużo działka. No niestety wszystko zaniedbane, tak jak widzicie, ogród i tak dalej, jest wszystko zaniedbane, ale no potencjał jest i bardzo ciekawy projekt, tak więc przed nimi duża zmiana. Mnie bardzo interesowało właśnie dlaczego, przede wszystkim dlaczego wybrali Gruzję. Okay, Sarah. Now, can you tell me first a little bit about yourself? Okay, so I'm Sarah. I was originally born in Australia, and I moved to the UK when I was 26,
and ended up living in the UK for 15 years, I think, or 13 years. Anyway, a really long time. I met my partner Grant, also an Australian, in the UK. And one of the main reasons we were both in the UK was to travel. And so started going out and talking about traveling and what we wanted to do, and we ended up planning a big year-long trip, which has now turned into being a three-year-long trip. And at the moment we're in Georgia. We've been through 20 countries in those 3 years. And we've just bought a house in Georgia, and we're planning to renovate it and stay here for a little while whilst we're waiting for Australia to open up, the countries to open up, so we can do a bit more travelling. Mm-hmm. Why did you choose Georgia? Why Georgia? I don't know that we chose Georgia. I think Georgia chose us. We wanted to get to Mongolia, and we got as far as Iran before the world closed down. So we've kind of been circling around this area, waiting for the borders to open up again. We live in a tent, so we didn't want to spend the winter in the tent. So we were looking for somewhere to rent where we could work on our trailer and make changes to our setup. And in the end, we just decided instead to buy something, because a little bit more space, something to do that we, something that we want to, we can do anything we want to it, so we don't have to ask permission. Yeah. Okay, good. Well, good luck. Thank you. So this will be the kitchen. Mm-hmm. Then we'll have a dining table in the middle. Mm-hmm. And a lounge room at the end. Okay, good. It's a nice open plan. You can see how dirty the water already is and how much cleaner it's mm-hmm. coming through. And then even on the filter, this is the pre-filter and then the filter. So I feel like we're going to have to change them every couple of weeks. So the water is so dirty here. Yeah. Apparently we didn't realize how much. If we make this into a hallway. Uh-huh. And then we're thinking a door there. Because this will be a bathroom. And then you can see the, there's no light in here. Uh-huh. This will be also a hallway with another door there. Okay. Well, it makes sense. But then if we have a door there, that limits what you can do in that room as well. It's a lot smaller. A tam jeszcze nie zrobione. Bella waiting patiently. Jak wjeżdżaliśmy do Armenii, to nie udało nam się, przepraszam, raz jeszcze. Jak zaplątałam się w kable po prostu, a teraz muszę poprawić włosy.